Na stoku góry Golesz w ubogiej lepiance mieszkał pustelnik Ścibor. Był to człowiek głęboko oddany modlitwie i życiu w czystości. Pewnej burzowej nocy do lepianki przybył tajemniczy pielgrzym. Słyszałem o twoim pobożnym życiu, Ściborze. Przyszedłem dać ci siłę uzdrawiania chorych i czynienia cudów. Co ja słyszę? Przecież jestem tylko skromnym odludkiem, który stara się wyzbyć pragnień. Dar czynienia cudów? Jak to w ogóle możliwe? Weź tę książkę z czarodziejskim zaklęciem. Przestrzegam jednak, użyj go mądrze. Inaczej magiczne słowa otworzą ci drogę nie tylko do mocy, ale i przekleństwa. Pielgrzym odszedł, zostawiając Ściborowi książkę pełną tajemnic. Kilka lat później Tatarzy napadli na polskie ziemie. Ścibor wziął książkę i użył swej mocy. Niech stanie się siła, która odpędzi wroga. Naraz pod zboczem góry pojawiły się liczne rycerskie chówce. Natarły wściekle na Tatarów, zadając im sromotną klęskę. Zwycięski Ścibor wybudował potężny zamek, którego stał się niepodzielnym władcą. Wówczas niedawny skromny pustelnik zmienił się nie do poznania. Oto moja twierdza! Symbol mojej mocy! Jestem zbawcą narodów i należy mi się piękna żona! Wkrótce Ścibor ożenił się z córką pana na Odkrzykoniu. Niestety, nie na długo pozostał jej wierny. Wpadła mu w oko inna córka szlachecka, którą siłą sprowadził na Golesz. Tuż przed zawarciem małżeństwa nieszczęśnica skoczyła z okna w przepaść. Tego samego dnia z rozpaczy i z żalu zmarła jego prawowita żona. O północy przed Ściborem pojawił się duch ognisty. Ostrzegałem cię, Ściborze, a ty nie posłuchałeś. Za twe czyny porwę cię w otchłanie piekieł. Ścibora objęły ognie piekielne, a wraz z nim spłonął też jego zamek. Tak ludowa legenda opisuje powstanie i upadek zamku Golesz. W rzeczywistości niewiele wiemy o jego początkach. Historię warowni, której początki sięgają 1319 roku, rozpoczyna dokument świadczący o sporze o własność. Zamek posiadali wówczas benedyktyni, jednak pretensje do niego rościł sobie podkomorze sandomierski Jakub Bogoria. Ostatecznie Bogoria spór wygrał. Obiecał odbudować warownię, którą na przełomie XIII i XIV wieku wznieśli jego przodkowie. Niestety, los nie oszczędzał zamku. Pierwsze poważne zniszczenia dotknęły go już w 1474 roku. Przez jego mury przetoczyły się wtedy wojska węgierskie. A jednak zamek powstał z popiołów. Ba, prawdopodobnie zyskał nawet nowe, zmodernizowane oblicze. Prawdziwa tragedia przyszła później, podczas najazdu wojsk Jerzego II Rakoczego w roku 1657. Po klęsce obrońców zamek zaczął gwałtownie podupadać. Niespełna 30 lat później dokumenty określały go już jako spustoszały od dawna. Zamek niszczył przez kolejne stulecia, aż w XIX wieku jego pozostałości zwróciły uwagę bogatego przedsiębiorcy tekstylnego. Achilles Johannot w krótkim czasie uczynił z ruin centrum swego parku. Stworzył go w modnym wówczas typie angielskim. Ogród zrywał z barokową sztucznością na rzecz natury i swobody. Niestety i on nie zniósł próby czasu, a resztki budowli rozebrała okoliczna ludność. Ale jak wyglądał zamek u szczytu swojej potęgi? Miał kształt zbliżony do owalnicowego, z dwiema cylindrycznymi wieżami. Mieściły się one w północnej i zachodniej kurtynie murów obwodowych. W części południowej stał natomiast budynek bramny,
którego pozostałości zachowały się do dzisiaj. Widoczne są też relikty baszy północnej, zachowane bezpośrednio pod nawierzchnią dziedzińca. Ostatnimi laty prowadzono tu badania archeologiczne. Dzięki tym pracom udało się uchwycić zasadniczy przebieg kurtyny murów zamkowych. W centralnej części zamkowego Majdanu znaleziono natomiast relikty budowli mieszkalnej. Spalono ją najpewniej u schyłku XV wieku, prawdopodobnie podczas węgierskiego najazdu. I choć Ścibór to postać fikcyjna, to jednym ze starostów zamku był prawdopodobnie nie kto inny jak Zyndram z Maszkowic, ważny uczestnik bitwy pod Grunwaldem. Ale to już temat na zupełnie inną historię.